Przy Fundacji International Erbund Polska działa Klub Seniora Platyna i w Klubie Seniora obecnie działa około 10 wolontariuszy seniorów. Jedną z wyróżniających się nas wolontariuszek jest pani Kasia. Do Centrum Integracji Społecznej chodzę już 4 lata. Jest to niesamowicie ciepła osoba, która ma faktycznie taką niesamowitą smykałkę organizacyjną. Nie ma rzeczy, której pani Kasia by się nie podjęła i nie umiała zorganizować. Poza tym jest też taką chodzącą tubą informacyjną i myślę, że gdyby ktoś chciał wiedzieć o seniorach cokolwiek, to w mieście Tychy trzeba podejść do pani Kasi. Pani Kasia zna każdego, bez względu na organizację, tudzież instytucje i wie co, gdzie, kiedy na pewno się wydarzy dla seniorów. Zebrałam sobie wszystkie organizacje pozarządowe, które działają na rzecz seniorów i staram się kontaktować z tymi grupami seniorów w celu ich uaktywnienia, powiadamiania ich o wszystkim, co się dzieje. Bardzo miła, bardzo ciepła osoba, z którą naprawdę można na każdy temat porozmawiać. Jak jest pani Kasia, to się coś dzieje. To tak wchodzę do tych wszystkich grup i ich zachęcam i organizuję im spotkania i oni się nawzajem zapraszają, a ja jestem gaduła, więc wszystko co się w Tychach dzieje to im opowiadam, oni się cieszą, no i te muzyczne spotkania i biesiadę, to wszystko organizuję. Pani Kasia próbuje też zachęcać seniorów do tego, żeby się włączali w taką działalność wolontariacką. Zainaugurowała na przykład to, że nasi seniorzy z grupy muzycznej regularnie chodzą do różnych instytucji senioralnych, ale już dla mniej aktywnych osób, typu do domów pomocy społecznej, do takich świetlic dla osób już niesamodzielnych. Sobie wyobrażam, że wstaję rano i chodzę w piżamie. A tak jak pani Marta dzwoni albo czytam, że coś się daje, dzieje, ja natychmiast jestem zdrowa. Nawet jak mi głowa boli, to wstaję i idę. No, tak mam.